Mam teraz w rajdzie u siebie w kompie wstawione, a tu proszę bardzo, się pojawia coś takiego i w rajdzie one miały chyba gorsze rezultaty niż tutaj sama jedna taka karta. Muszę to przełożyć u siebie, no ale chwilę mi z tym zejdzie niestety, bo to trzeba cały komputer rozbebeszyć. Weekend to mi się nie uda, poniedziałek, wtorek to muszę ogarnąć przed wyjazdem, także jak wrócę, to może na przyszły weekend mi się uda to zapakować, bo muszę poprzenosić z tamtych kart dane gdzieś tam, no, zawiły proces. Ale generalnie rozwiązanie fajne, szczególnie do stacjonarnych komputerów, które mają tylko tą śmierdzącą technologię serial ATA, a nie mają żadnych jeszcze kart M2, u mnie taka płyta jest niestety. Pamiętacie moją przygodę w Poznaniu na symulatorze lotu? Pewnie tak. Bardzo to było, była to fajna rzecz. I tak, obiecałem, że będzie jeden kod na godzinny lot i faktycznie jest ten jeden kod na godzinny lot do rozlosowania między Was. I teraz tak, pierwsza rzecz. Ten symulator jest w Poznaniu. Jeżeli ktoś nie może jechać do Poznania, bo jest niepełnoletni i na pewno do Poznania nie poleci, to dajcie spokój. Niech sobie wygra ktoś, kto z tego skorzysta, bo to jest naprawdę fajna, fajna rzecz. Dla jakichś miłośników lotnictwa, przyszłych pilotów, myślę, że to jest fantastyczne zasiądnięcie, znalezienie się w otoczeniu prawdziwego odwzorowania Boeinga, to jest przeżycie bardzo, bardzo fajne. Dlatego pytanie nie będzie może najłatwiejsze, z tego względu, żeby te osoby, które nie są związane w jakikolwiek sposób z lotnictwem, no musiały albo poszperać, albo żeby to trafiło do kogoś, kto faktycznie będzie zainteresowany. Jeszcze raz taka duża prośba, żeby tylko i wyłącznie te osoby, które będą mogły pojechać, ich ten temat interesuje, w to weszły. Będziemy odpowiedź na pytanie, za które zaraz Wam przeczytam, przesyłali na adres e-mail, który znajduje się w opisie filmu i to będzie adres e-mail mocnyblog@simulator.gmail.com. Jeżeli to pójdzie gdzie indziej, to nie macie szansy, żeby to w tym losowaniu wziąć udział. Tak więc opis filmu i tylko i wyłącznie ten adres e-mailowy, który będzie wskazany w opisie filmu. I teraz pytanie. Słuchajcie, gdzieś tutaj dostałem pytanie i jest coś takiego, tak. Czy w przypadku zaniżania w trybie Vertical Sprint priorytetem jest A. prędkość pionowa, B. prędkość pozioma? To są dwie odpowiedzi. Jeszcze raz. Czy w przypadku zaniżania w trybie Vertical Sprint priorytetem jest A. prędkość pozioma i B. A. prędkość pionowa, B. prędkość pozioma? Najlepiej napiszcie, jaka prędkość, żeby było wiadomo. Ja tu już mam odpowiedź na to pytanie, tak więc wiem, jakie ono jest. No i tak, piszcie na ten adres e-mailowy i ja myślę, że dzisiaj to się pojawi w poniedziałek. We wtorek, po powrocie z Berlina się zajmę tym tematem, czyli gdzieś koło piątku, soboty dostaniecie. Ja już bezpośrednio do osoby, która to wygra, napiszę i przekażę Wam ten kod, żebyście się tam już umawiali na ten lot. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Dzięki wszystkim za informacje odnośnie mojego problemu z Bluetoothem, czy z Bluetoothem, jak to woli. Sugerujecie, że Janosik jest sprawcą tego całego zamieszania. Obserwuję temat, jeszcze na Janosika nie odinstalowałem, na razie w moim Garmin Connectie, tym oprogramowaniem, które zarządza zegarkiem, uruchomiłem taką opcję, która ma pilnować tego, żeby Bluetooth zawsze działał, bo podobno w Samsungach czasem wynika z tego ambaras. Jest trochę lepiej, na przestrzeni 2 dni razem się wyłączyło, ale jak wrócę z Berlina, bo teraz znowu będę jechał, jak wiecie, za chwil kilka, to wywalę Janosika i zobaczę, czy to mu pomoże, bo faktycznie może być taka sytuacja. Co prawda mam te wszystkie opcje związane z Bluetoothem wyłączone, bo nie chcę, żebym się sam Janosik uruchamiał i sam mi się wyłączał, wolę sobie sam sterować ręcznie tym tematem. Kolejną rzeczą, o której żeście mi podpowiedzieli, dziękuję też wszystkim, dużo komentarzy, dużo prywatnych informacji, maili, to jest kwestia tego, że to pudełko takie bąbelkowe, w którym przyszło wino, to jest podobno używane do pakowania tonerów. I faktycznie chyba coś takiego jest, bo mi się obiło oczy u mnie w domu, a że tonera dawno nie zmieniałem u siebie w drukarce, to pewnie dlatego nie skojarzyłem, ale faktycznie tak to jest. Kolejna opcja, wrzuciłem Wam taki pierwszy teaserowy odcinek, można by powiedzieć, z Nowego Jorku. On wskoczył na Facebooka, jest sporo nowych subskrybentów, jest tutaj na YouTubie, ale jeżeli jeszcze się do Facebooka nie podłączyli, to zachęcam, bo tam będą różnego rodzaju akcje inne niż na YouTubie. Tam nie jest trochę dublowania, bo codziennie jest o 20 ten film, w momencie kiedy się na YouTubie pojawia się też na Facebooku, ale pamiętacie, że dostałem ostatnio kody do gier i może zrobię w ten sposób, że stryknę zdjęcie tych kodów, wrzucę to na Facebooka i kto pierwszy, ten lepszy. Po prostu będzie tego typu zajawka na ten temat. No i tam różne inne ciekawe informacje, tak jak na przykład jadę gdzieś na szybki wyjazd, to mogę się za pomocą tego Facebooka z Wami komunikować, bo jednak YouTube potrzebuje trochę więcej atencji. Nie ma aż takiej online'owej styczności z drugą stroną, czyli z Wami. Dzisiaj sumator antenowy jedzie, bo się zbliżają zawody UKF-owe. No i trzeba zrobić testy przed zawodami i taki sumator u mnie na stanie był klubowy i ja tego przekazać. Ale zboczony żuraw może być niezły.
placek dobry? Tak, nie. Kurde, gorące. Zarąbisty pomysł. Proste i smaczne. A nie tylko kebab i kebab. Kościół sobie popiela na elektrycznej hulajnodze czy czymś. Tam i to pod górę podjeżdża nawet. Tylko, że on w innej masie chodzi niestety niż ja. Mnie by chyba nie uciągnęło. A chętnie bym przetestował. Dzisiejszy półmetek, 7,78 aktualnie. Ale upał sakramencki. Trzeba iść do pojnika. Coś tu było mówione o otyłości gastronomicznej. Kasia, sugeruje ci grupa, że jesteś spasiona. Jeśli chodzi o takie futrakowe żarcie, to jest okej, okay, jest całkiem okej, okay, całkiem spoko, ale nie można go absolutnie porównywać do gwiazdkowej Michelin restauracji. Jak na Imbiss Budę, to co tutaj serwują w Kielcach, muszę przyznać, że każda opcja była okej, okay, to może ceny trochę są przesadzone, ale z drugiej strony to jest taki biznes sezonowy. Teraz goście zarabiają, za chwilę już zarabiać nie będą, bo będzie zima. Tak więc trzeba tutaj wokół te koszty. Fajnie, wszystko w kupie. Jest dużo do wyboru, można próbować na słodko i na słodko. Bardzo mi się podobają takie imprezy, aby było takich więcej. Nowy widzę, jest special bonus w KFC. Dobrze. Rozpiszę chyba te nowe zdjęcia są, nie wydaje ci się? Ładnie wyglądają. Nowe menu i ewidentnie znowu płaskie kubki weszły. Płaskie mi się bardziej podobają niż tamte wysokie. Wygodniej się z nich jeje po prostu łyżką. Taka ciekawostka, jeśli chodzi o Nordfisha, bo w Kielcach siedzibę mam, Nordfood, czyli ta firma, co to tym Nordfishem zarządza globalnie. I co ciekawe, czasami widzę, jak chłopaki tutaj w galerii robią zdjęcia kanapek. I te kanapki to są faktycznie kanapki tu robione w tej restauracji, a nie jakieś tam ustawione, że majonez to jest zrobiony z farby, z lateksu, a pomidory z czego. No tutaj też siedzieli. W drodze, że tak powiem, do ciebie kupiłem pakiet rozrywka za 12,99. Dziękuję. Dobrze. Słyszałem, że masz problem z łokciem i to na pewno pomoże. Wszyscy się za tobą stęsknili. Jest czemu nie nakręcasz? Chodź na bombę. To powiedz panie słuchaj, co tam się przeżyło? Jak wczoraj panieński wyszedł? Bardzo fajnie. Zadowolona? No jak? Mąż przeżył to? To pewnie, spałem twardo, całe łóżko moje. Jak to szłam, to mu wynagrodziłam, wiesz, nieobecność. O, i to mi się podoba. Jakieś eleganckie klapy do... Nie, no na wysokim obcasie już chodzisz? Ważne, że pazur wystaje. Ale pomalowany pazur. Nie, no po prostu jest... A bransoletkę gdzie masz? I strój baletniczy. Jest bransoletka na nodze, ja widzę wszystko. Czy ktoś się pojawił? Bryloczek do kluczy. Jak się świetnie to nagrywa? Jak kiedyś, ale on się trzęsie trochę. Też takie wielkie gały ma, tak wycisnęły. Julka, lubisz królika? Szafa mizia królika, tego jeszcze nie było. Bo mizia królika zawsze lubiłem. Było, że tylko żarcie jest, proszę bardzo. Jest weekend podliczony. Dobra, szafa. 66 kilometrów. Co wy tam robita? Szaleństwo. 66 km, poprzedni weekend 54, poprzedni 28, poprzedni 47, a rekord skoczni to był kiedy? Niech ja spojrzę. 86 km, 16-22 maj. Rekord skoczni? No 86 km na butach. A jak on ma imię? Nie ma. Nie ma na imię. Jeszcze mu nie dałam imienia. Nie? Nie wiem czemu. No bo 2 tygodnie temu się okazało, że to chłopak. Wcześniej miał na imię Sisi. A teraz Sisi już nie bardzo pasuje, nie? Bo teraz jest. Zastanawiam się nad pomponem. Pompon do niego pasuje, skoki. Ewidentnie. Nie ze mną te numery. Była 100%.